Tarantula, czarna wdowa, ptasznik. Brzmi strasznie, prawda? Nie dla wszystkich. Miłośnicy pajęczaków i skorpionów mogą zobaczyć je, a nawet dotknąć w najwyższym budynku Wrocławia, czyli w Sky Towerze. Pająki, głównie ptaszniki, skorpiony i inne pajęczaki. I chcemy pokazać, że nie ma się czego bać, że mogą nas niejednokrotnie pozytywnie zaskoczyć. Zwierzęta, choć jadowite, okazuje się, że przy odpowiedniej opiece są niegroźne. Oczywiście tak twierdzą ich opiekunowie. Nie boimy się, że ugryzą. Są to oszczędne w energii stworzenia, więc nieprowokowane, nie chcą nas gryźć. Większość gatunków, nawet te mocniej jadowite, nie są nastawione do nas agresywnie. Jeżeli my nie ruszamy ich gniazd, nie robimy im krzywdy, one też wolą nas zostawić w spokoju. Lęk przed pajęczakami to arachnofobia. Jest dużo osób, które twierdzą, że mają arachnofobię. A my raczej podchodzimy do tego w ten sposób, że powinno być to stwierdzone przez lekarza. Są osoby, które nawet nie mogą spojrzeć na zdjęcie pająka. Jest kilka sposobów na leczenie. Takim, myślę, najlepszym sposobem jest po prostu wiedza. Im więcej się o nich dowiadujemy, to z czasem przekonujemy się, że to był tylko lęk przed nieznanym. Wystawa podoba się młodszym i starszym. Boję się pająków, ale to, żeby pokazać dzieciom, z czego nasz świat się składa, póki jeszcze mogą zobaczyć pewne rzeczy, jak najbardziej. Wystawa ma być otwarta do końca kwietnia, ale niestety z powodu pandemii pajęczaki na tę chwilę można oglądać jedynie do piątku. Dariusz Nowakowski, Sudeckie Fakty.